Cześć, witam cię detailingowy, dziadzia. Ej, dziadzia, nie wyluzowałeś się za bardzo? Nie wiem. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie. Dziadzia jest, dziadzia był, dziadzia będzie, dziadzia tu, dziadzia tam, dziadzia wszędzie, dziadzia gra, dziadzia ma, dziadzia wszędzie, patent za patencie to dziadzi orędzie, ziom. Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj chciałbym ci pokazać, jak u mnie wygląda przygotowanie plastików zewnętrznych pod powłokę, dressing. Oczywiście nie chcę odkrywać koła na nowo, bo każdy ma swój sposób. Ja zwyczajnie chciałbym pokazać, jak u mnie wygląda to przygotowanie. A od czego zaczynam? Od APC. I to APC, które... Znaczy, może tak. Robiąc to, powiedzmy, tak jak ja na podwórku, mogę sobie pozwolić na to, że mam myjkę i sobie tam ciśnieniem uderzę. Ktoś, kto będzie robił to, powiedzmy, pod blokiem, to tu kłaniałbym się ku APC, które jest bezpieczne i nawet jak go dobrze nie wymyjesz, żeby nie robiło bałaganu. I takim APC moim zdaniem jest Koch GS. Propozycja filmu się pojawi oczywiście. Tutaj możemy sobie pozwolić, nawet jak gdzieś go tam nie dotrzesz, nie narobicie bałaganu. Ale nie mając myjki, zresztą zobacz, jak u mnie wyglądało czochranie w mańku plastików, a później przejdziemy, myślę, że do dalszej części, krok po kroku, jak u mnie wygląda przygotowanie pod powłokę, ewentualnie dressing. Pozwalam sobie na wkrętareczkę, szerokie listwy, teraz właśnie patrzę na Mańka. Pędzlując przy takich dużych placach, tak naprawdę, może nie placach, ale powierzchnia jest spora. Powierzchnia jest spora i listwy to wszystko pędzlując, to mi się zajechał. Wkrętareczka, fajna szczota na wkrętarkę, kupiona w Castoramie. Bardzo fajny, miękki włos, idealnie się układa, nawet na rantach on się fajnie tam zawija, także nie jest sztywny, rewelacja. I teraz tak, tak jak widziałeś u mnie, wskakuje myjka, wypukuje to sobie i mam z głowy, ale robiąc to pod blokiem, nie mając, powiedzmy, wody pod ciśnie, czy ogólnie nie mając wody nawet z węża ogrodowego, osobiście jakbym chciał wymyć APC, polecam do takiego zabiegu wiadro wody, mikrofibra i tutaj K2 moli, ta 2 razy XL. Ta większa, nie 40x40. Namoczyć ją konkretnie i po wymyciu zbierasz suchą mikrofibrą APC, a później tą właśnie dużą, nawilżoną i jest idealnie. Naprawdę Koch wymywa się fantastycznie. Zresztą każde APC tak wymyjesz. Jedna strona, druga strona. Będziesz widział, jeżeli przestanie ci się smużyć tak na biało, pienić, to znaczy, że wymyłeś dokładnie APC. I tak bym to, ja osobiście tak bym to zrobił. No u siebie wiadomo, myjka, wypłuczę i mam z głowy. Osuszę sprężonym powietrzem i po temacie. No dobrze, mamy, powiedzmy, zebrany ten pierwszy brud. Kolejnym krokiem jest tar remover. I tutaj sprawdzony, tak jak przy folii carbon, sprawdzony produkt. Tu nie bawimy się w jakieś półśrodki, że a nóż może nie podgryzie mi plastiku, nie wybarwi go gdzieś. Nie. Ja mam swój sprawdzony, który nawet jak gdzieś tam wszystkie nie robi bałaganu. Zarzucam go na tworzywo sztuczne, pędzluję i od razu wymywam. Od razu wymywam. Zresztą zobacz. Tutaj też solidnie wypłukać i tu, jeżeli chodzi o wypłukanie bez wody, ciężka sprawa. Ciężka sprawa, bo kurczę, tar remover, jakby nie było, plastiki go lubią i on potrafi się grubo wchłonąć i
Tu, kurczę, wymycie mikrofibrą może być ciężkie, ale nie jest to niemożliwe oczywiście. Ale tutaj bym chyba odpuścił, jakbym nie miał wody pod ciśnienie, odpuściłbym sobie Tar Remover. Nie bawiłbym się w to. A uwierz mi, że jest różnica. Bez Tar Removera, a z Tar Removerem, jeżeli chodzi o plastiki, podobnie z oponami jest. Opona, jak nie możesz jej doczyścić, wskakuje Tar Remover i uwierz mi, jeszcze z tej gumy potrafi naprawdę solidnie tam brudu wyciągnąć. Na plastikach jest podobnie. Na plastikach jest podobnie i moim zdaniem, jeżeli ma być perfekcyjnie, tak idealnie, to Tar Remover jest wskazany. Kolejny krok po wysuszeniu wskakuje Dejron. Tak, Dejronik też, bo potrafi w tworzywo sztuczne, też potrafi się wbić lotna rdza, także tutaj też sprawdzony produkt. Sprawdzony, który wiesz, że nie robi ci bałaganu. Ja wybieram takich zawodników, znaczy takiego zawodnika, który szybko reaguje. Nie ma tak, że on sobie leży i trzeba dać. Nie, szybciutko. Zarzucam i on pracuje. A takim jest właśnie od CarPro, który średnio mi leży, ale właśnie na takie szybkie akcje mi się sprawdza. Po czochranku Dejronem, konkretne płukanie oczywiście. Osobiście chyba bym się nie bawił, jakbyś nie miał bieżącej wody. Nawet z węża ogrodowego odpuściłbym sobie Dejrona i Tar Removera. Zostałbym przy APC, ale na pewno po tym zabiegu, nawet po APC, odtłuszczenie na bank. Każdy ma na pewno jakiś swój sprawdzony produkt. Tutaj też bym nie bawił się w żadne IP-y. Coś sprawdzonego, co nie narobi ci bałaganu na plastikach. Zresztą zobacz odtłuszczenie, a na końcu myślę, że takie podsumowanie ogólne z mojej strony. No tak jak widać, co tu dużo mówić, no kurczę, no, plastik przygotowany pod powłokę, pod dressing, no nie odkryłem koła na nowo, tak jak mówiłem na początku, tu nie o to chodzi, chciałem pokazać jak ja to robię. Myślę, że po takim zabiegu zdecydowanie dłużej posiedzi zabezpieczenie, to nie ma tematu. Plastik, że tak powiem, otworzyłem go sobie, wszystko co możliwe z niego zdjąłem. Moim zdaniem najlepszą robotę robi Tar Remover. Naprawdę on otwiera plastik niesamowicie, tylko sprawdzony. APC też oczywiście na początku warto grubo poczyścić. I teraz tak, co do APC, tak jak mówiłem wcześniej, pokazałem tutaj, że GSM, ale XCD. Z drugiej strony wskoczył XCD, pianka idealna, on zbiera fantastycznie na takie szczurki 1:5 u mnie leci idealnie. Poprawić też można później GS-em w małym stężeniu. Żaden problem, jak gdzieś jest niedomyte, nie, raczej może inaczej. Jak widzisz, że coś ci nie odpowiada, to powtórzyć akcję. Wiesz, no nie da się tak, że nie zawsze się uda tak, że za pierwszym razem wszystko się uda wyczochrać. Kolejna rzecz, tak jak mówiłem wcześniej, z tym Tar Removerem, który dla mnie robi mega roboty. Kurczę, no, żebyś chociaż miał do jakiejś bieżącej wody, żeby to spłukać nawet z węża ogrodowego, bo mikrofibrą będzie ciężko. APC jak najbardziej, tak jak mówiłem, K2 Molita, 2 razy XL, pięknie się zbiera. Ja to tak stosuję na dachu, jak mam, powiedzmy, chcę założyć zabezpieczenie, żeby nie lać całego auta, nie spłukiwać po całym aucie APC, to właśnie tak bawię się z karbonem na dachu. Perfekcyjnie się sprawdza. No cóż, pozostaje tylko po takim czochranku zarzucić sobie swój ulubiony dressing, ewentualnie powłokę. Tu na te plastiki będzie film, wskoczy Owatrol, niedługo będzie miazga. Na jednym elemencie nawet pojawi się też ciekawy produkt, o którym kiedyś wspomniałem.
Ale śledź kanał, zobaczysz. Oczywiście jak najbardziej na taki plastik możesz położyć dressing do opon. Żaden problem. Wybór jest tak gruby, że tak naprawdę po takim czochranku, co byś nie położył, uwierz mi, że posiedzi nawet całkiem sporo. Na tych plastikach zauważyłem, że fajnie siedział K2 Sigma Pro. Rewelacyjnie, naprawdę. I to powiem szczerze, że... Powiem szczerze, kurczę, znowu. Nawet, bo jak go kupiłem, specjalnie jakoś nie przygotowywałem tych plastików, tak przetarłem APC, odtłuściłem tylko i zarzuciłem dressing. I byłem pod wrażeniem. Naprawdę bardzo długo posiedział. Także ze swojej strony mogę polecić ten dressing. Tak samo ADBL-a, naprawdę fajnie siedzi. Niektóre kudeki fajną robotę robią na takich plastikach. Też film był, pokazywałem. Także no tutaj to już zależy, co kto lubi. Ale myślę, że tak po tak dogłębnym czyszczeniu fajnie by to było uzupełnić czymś takim naprawdę trwałym. No wiadomo, no trochę to zajmuje. To nie jest tak, że usiądziesz sobie i w 15 minut to ogarniesz. No tutaj trzeba, no zajęło mi to prawie cały dzień, więc mam nadzieję, że to przyniesie wymierne efekty, jeżeli chodzi o trwałość owatrola i tej powłoki, którą tam położyłem. Na chwilę obecną siedzą cudownie. Także warto było posiedzieć chwilę, pomęczyć się. A co to za męka? To w sumie przyjemność. No dobra, myślę, że nie będę przymulał. Z mojej strony to będzie wszystko. Jeżeli o czymś zapomniałem, pytaj. Ja osobiście na zewnątrz tak czyszczę plastiki i to się sprawdza. Czy to karbon? Wiadomo, no tutaj jest kawał płaszczyzny, więc pozwoliłem sobie wkrętarką. Tam, gdzie są wąziuteńkie, niestety już nie podjedziemy, czyli pędzelek najlepiej taki twardy w miarę, APC, czyszczonko i zabezpieczenie. I cieszymy się trwałością danego produktu. Dzięki za obejrzenie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Cześć!